Tak. Będziemy znowu zmieniać przynętę. Tu pokażę wam właśnie, jak się ładnie rolik utrzymuje w tej nową taką specjalną pończochę. On spędził 5 godzin w wodzie. Wygląda jak nowe, to jeszcze słabo to widać, ale zaraz pokażę, jak to wygląda. Teraz tego wyrzucimy. W 5 godzinach to chodź. Dobry chodź. Tutaj mam kuleczkę solika, sam sobie zrobiłem. Ta może leżeć 24 godziny w wodzie i nic nie będzie. Oczywiście mimo to trzeba częściej zmieniać, bo traci zapaszek, nie? Jedniutka, trzyciutka i do wody z nią. Weźmiemy sobie jedną taką ładną polową. Położymy. Myślę, że teraz się raczej fajnie skusi. Jak nie kaczka, to może karp. A teraz zrobimy tak zwany trolik w pończoszce. Taka jest to ładna, dziurkowana. Bierzemy dwa troliki do kupy, ładnie. Wkładamy w pończoszkę. Naciągamy ją. Ją skręca, była ciaśniutko naciągnięta, ładna, żeby taka widać była siateczka i normalny cypełek. Ups. Teraz jeszcze pięknie odcinamy. Już jest pierwszy gotowy. Nie? Teraz bierzemy ładnie go na igiełkę. I na włos z nim. Teraz tak jak zawsze, to mówi ten specjalistyczny włos, który wystarczy, że nie potrzebuję żadnych stoperków, nic, tylko zawijam sobie tak tą przynętę, tak? Haczyk opuszczam z powrotem, prawie, i już jest gotowe. Teraz zrobimy jeszcze drugą taką samą. Założymy PVA sznur z przynętą i do wody po karpia. Dobre to jest zwłaszcza w nocy, bo nie trzeba za często wstawać i zmieniać, co 2 godziny normalnie wymieniałem, a to sobie mogę pospać 4-5 godzin
na spokojnie, las może w nocy wstać, zmienić. No chyba, że biorą dobrze, no to się i tak nie pośmie. Taką noc właśnie miałem przez wczoraj. To cały czas mnie karpie męczyły. Co 2-3 godziny ciągłem. 10 sztuk w jedną noc. Było ok. Tak, jeszcze zrobimy trochę aż nurek z kuleczek nad grubym sznurku, bo do tych folików mam taki cieniutki sznurek, mogę go zaraz pokazać, nie wiem czy dobrze będzie widać, ale spróbuję. Są dwa różne sznurki. Ten mamy do kuleczek, jest grubiutki. Jest taki ładny system, właśnie mi mój braciszek to pokazał. Muszę powiedzieć, że coś mu się w końcu udało. Pod ołowiem założona agraweczka. Teraz zobaczycie po co. Kurde. Musiałbym piwo wypić, to by mi się przez całe ręce trzęsie. Jedna pętelka, druga pętelka, cak. Taki króciutki, ale to nie szkodzi. I teraz sobie weźmiemy kilka moich małych super kuleczek. Właśnie cały czas pracuję teraz nad nowym przepisem. Zobaczymy, może już w następnym tygodniu będę miał nowe kulki folikowe. I miejmy nadzieję, że będą skuteczne także. Bo jakbym takie kulki wyprodukował, co by działały dobrze, to by nie trzeba było się bawić z tymi pończoszkami. Sobie wianeczek. Tak, mamy to. Teraz założymy wianuszek. Nie wiem, czy dobrze będzie widać. To jest podołowy magrameczka, jak już mówiłem. Teraz zakładam. Pętelkę tutaj. I drugą część. Na haczyk. O. I sobie pięknie wisi. Nie ma prawa się splątać w tym przypadku. I dalej leć. To też można trzeba dodać.
Ale muszę, że się muszę się pochwalić, że mam taki ładny, piękny nowy rodpot. Normalnie mogę tylko polecać. Nazywa się Transformer. Jest też, jest z niego można zrobić jak widzę na środku ten tripod. Lub ma cztery nóżki, może sobie można go postawić na czterech nogach. Albo jedno i drugie razem, tak jak ja to zrobiłem, żeby stabilniejsze było. Bardzo fajny. No to teraz będziemy rzucać. Ojej. Cel też mieć te trzcinki tam. Koniec krzaków i trzciny. No to pierwsza wędka do wody. Czyli wędka nie, no. Przynęta, zanęta. Tam jest jakaś właśnie taka łacha piasku. Ostatnio jak z kolegą pływaliśmy łodzią echolotem, tam było jakieś 3 metry głębokości. I tak szła ona w prawo od tego, od brzegu. Pierwsza wędka jest już gotowa. Teraz zarzucimy drugą. Postaram się jeszcze bliżej trzcinki zarzucić. Tam właśnie z tego miejsca, na koniec tu krzaków, początek trzcinki, najwięcej karpi teraz w ten weekend wytargałem. Tam mi się najlepiej podoba. Bardzo dużo w tym miejscu jest muszli, tych trójkątnych, malutkich. A one bardzo je lubią. Nie tak bardzo jak mój frolik, ale też lubi. Oj, teraz to było kiepski rzut. Ale źle zrzuciłem. Trzeba szybko zwijać. No taka plama. Taki obciask, no nic. Poprawka. O! To już jest tak, jak miało być. Takie błędy zdarza się najlepszym. Różnica polega na tym, że ja tu nie mam, nie wycinam takich rzeczy. A chłopaki na filmach wycinają. I tylko swoje najlepsze rzuty pokazują. A też nie zawsze im się udaje. No. To ostatni zestaw. Będzie zaraz w wodzie lądowo. Pięknie, co?
ma się to, to oczko. I teraz tylko czekać na piękne branie. Mam nadzieję, że za niedługo. Wszystko poruchamiane. Teraz można sobie usiąść i kawkę pić.